to nie ma. O Jezus! By się zaczęło od wypadku, ale jest okej. Słuchajcie, dzisiejszy odcinek będzie dosyć nietypowy, bo tutaj kolega Mariusz, mój przyjaciel serdeczny, znalazł niedawno taśmę z zapisem zlotowym. Ze Szklarskiej Poręby. Ze Szklarskiej Poręby z 97 roku. I tak się składa, że był na tym zlocie. Mi się udało znaleźć sprzęt i przegrać z kasety VHS na wersję cyfrową i zaraz będziemy tutaj oglądać razem z wami, komentować, zobaczycie jak to wygląda, bo ja mam wrażenie, że to lata 70. Nie, to były lata już 90, ale co ciekawe, kaseta przeleżała 20 parę lat w piwnicy i całkiem nieźle dała radę. Całkiem nieźle dała radę. Ten film tylko na początku coś tam nie daje rady. Dobra, lecimy! Zaporożec, tak, Zaporożec, tak, to jest na Zaporożec. Była modna wówczas, patrz, Zaporożec, skrzynia z Emy, rama pocięta. Też niestety tak się ją nakicięło wówczas, każdy chciał mieć chopera i skandalicznie postępowano z tymi biednymi jonakami. Czyż parę było fajnie. A to chyba na garbusie traja. A to na garbusie. Z krzyżem. Robił na garbusie. A tutaj już różowa, Barbie? No. Pamiętasz? Nie, nie pamiętam. Goldas wówczas nowy. Totalny szał. Bogatszy klient zajechał. Ja bogatszy klient. Mógł być ktoś z zagranicy, nie wiem, nie pamiętam tego zawodnika, ale więc przyjeżdżało trochę ludzi z zagranicy, bo to wówczas bardzo fajny zlot. Dzisiaj ten zlot by się chyba nie uchował, totalna improwizacja. Doskonale była rozwiązana kwestia toalet. Była taka strzałeczka WC, później dalej była strzałeczka WC, później kolejna strzałeczka WC, a potem były krzaki. Tak. Jak idziesz tą strzałeczką, idziesz. Ten zlot był w ogóle, nie wiem czy na tym filmie będzie widać, ale on był na górze, od Szklarskiej w górę się jechało. I na takiej fajnej polanie, ta polana była pod dość dużym kątem nachylona. No i na górze się kończyła laskiem i tam właśnie się kończyły strzałeczki z napisem WC. I jeszcze gdzieś tam jedna była strzałeczka w lesie, a później już mogłeś sobie defekować, jak chcesz. No nie będzie defekacja, ale... Tak jeszcze, żeby nie zaczynać od razu dobrze, bo zlot był, to był jeden z moich ulubionych zlotów, ale niestety zwyczajowo jakby na zlotach, co teraz też czasem jeszcze ma miejsce, nawaleni goście jeździli systematycznie. I na tym zlocie koleś z koszem mi przejechał po namiocie. Centralnie mi przejechał po namiocie, rozpierniczył mi namiot. Na szczęście nie byłem w środku, chyba nie był w środku. Dlatego ja robię zakres jazdy po terenie, bo to jest... To nie jest wcale dziaderskie, tu chodzi o bezpieczeństwo, a niestety ilość osób narąbanych na złocie jest dość duża zazwyczaj. Tak, przekłada się później na wypadki. No, już jeżeli chodzi o samo to piłowanie motocykli w nocy i tak dalej, no to dobra, ale jeżdżenie narąbanych kolesi. Zresztą taki był zlot Globetrottersów kiedyś koło Nysy. Nie wiem czy pamiętasz, na takim zalewem też fajnym i tam na tym zlocie dwóch kolesi czołowo się zdarzyło na motocyklu i zginęli. No to w Turawie to samo, tam tych gości przewrócił dziewczyna. O, patrz, konkurencję, po piwo. Piwo na linie. Tutaj widać Jacka, organizatora tego zlotu. Bardzo fajny koleś, mimo wspólnego gościa, nie wiem co się z nim teraz dzieje. Jak słyszysz, to pozdrawiam bardzo. Twardy koleś, nie? Co to za browary były? Kuntersztyny. Tak z ciekawostką, ten klub, który to organizował, to się nazywał Sidecar. Znaczy to wtedy to organizował chyba Jacek, ale zdaje się, że ma bardziej Sidecar. Nie wiem, co się z tym klubem stało, czy nie istnieje. Zaczekajmy. Konkurencje zawsze, nie? Są ciekawe. Szczególnie jak się wcześniej troszkę wypije. Głównie wtedy są ciekawe. Ale zobacz, te konkurencje właściwie przez lata się nie zmieniły. Są tak, takie same. To jest bardzo fajne. To jest bardzo fajna
kolesie mieli masę samozaparcia. Tam jeden taki ten to był Harpagan. O, ten to był Harpagan. Tak, kojarzysz go? Tego parę razy widziałem. Tak, że wielu ludzi widuje tylko na drogę. Nie wiem, Grzesiu, ogarniesz tą, bo tutaj nagrywamy. Nagrywamy! O, tutaj ten już miał też to dobre. Ciekawe, czy ktoś w ogóle ogląda, nie? Z tych osób, które... No tak. Widzisz, że tak jak mówiłem, tutaj Jacek ma też te barwy same. Aha. A to później Sokole Oko robiło, nie? Tak. Przez jakiś czas, bo ten klub się jakoś tam przekształcił. Sidecara, nie wiem, co tam się działo. Właściwie z tej ekipy to kojarzę Jacek. Tylko słyszałem, że musimy się do Poznania. Może miał jedną osobę? Nie, tam parę osób było, które są jakby do dzisiaj znane w towarzystwie. Jest Jacek z klubu. Aha, zdradzę, że barwy mają biel i czerwony. Ja tam się też ja nie mówię. Nie interesuje. Polskie, w Polsce jest klub. O, tu jakie zbliżenie, zobacz. Tradycyjny robot hydraulika, ale... Jest, browar jest. Warto było się poświęcić. No. Ale że to wtedy widzisz kamery, miałeś mi opowiedzieć coś o tej ten. Tam będzie chyba kobra jeszcze, ale to później, nie? Tak. Kobra, czyli sowa. Sowa, to jest to ta rolnicy, to się coba. Ty byłeś wtedy przedstawicielem? Pracowałem u takiego pana, który kombinował sobie, że w Polsce brakuje motocykli. Tam rzeczywiście już pojawiły się japońskie motocykle, wtedy na Bogusławskiego był pierwszy dealer Suzuki. Tam teraz są knajpy we Wrocławiu głównie, a tam pierwsze motocykle nowe można było kupić i używane, ale japońskie. A pan z firmy o wdzięcznej nazwie Mirex wykombinował sobie, że będzie sprzedawał tanie motocykle. Czekaj, Mariusz, czekaj, żebyśmy tam... Boję się, że ktoś będzie chciał na przykład usłyszeć, coś musimy wyłapać tak, żeby nie zagłuszać na przykład oryginalnych tekstów, nie? Żeby się nie... Dobra, to się siłują. Ale to muszę tutaj, nie? Siłują, czy to jest tradycyjna rozrywka zlotowa, ale taki profesjonalny stolik. No wiadomo, najwięcej się dzieje wieczorem. Najfajniejsze rzeczy. No, wtedy... Pamiętasz, czym przyjechałeś tam na ten zon? Tak, ciężarówką. Przyjechałem ciężarówką, ponieważ wtedy na tym zlocie wystawialiśmy te motocykle rosyjskie, o których mówiłem. I miałem na ciężarówce Dniepra z koszem, miałem Kobrę, miałem Iża i miałem Dnieprasolówkę na szybkim dywrze. To były same nowe sprzęty. Nawet coś tam sponsorowaliśmy na tym zlocie. Ileś ciemniałeś, że na zlocie może ktoś kupić? W firmie tak. Miałem taką koncepcję sprzedażową, że wszyscy się rzucą na te Dniepry, Kobry i tak dalej. Wiesz co, Dnieprami było nawet zainteresowanie i sprzedałem tego na szybkim dywrze. Szybko się znalazł na niego kupiec. Tu nowy motocykl, a na tego z koszem, który był w takiej militarnej konfiguracji, łącznie z tym wejściem na noktowizor i tak dalej, wystawiłem zaporową cenę. Się nie sprzedał, bo nie mieli zimno. A tutaj ktoś, zobacz, ktoś musiał kręcić to, co miał tą wąbę. Wydaje, że tą kamizelkę widziałem Szymka przez chwilę. O, Szymek, pozdrawiamy cię. Jeszcze oglądasz. 100 lat nie widziałem. Nie mijałem się z Szymkiem samochodem. Machałem ci, ale oczywiście nie poznajesz starego kolegi. Szymek tu mieszka gdzieś koło nas. Jakieś dwusłowe, co to poszło jawa. Było trochę tam. O, i to właśnie ja jadę na dnie przy naszym solóweczce. No, już zapomniałem o tym kasku. Fajny kask. A to jest Kobra. To jest Kobra, tylko że tak Kobra nie wyglądała, bo one przychodziły czerwone i czarne. Ale jako, że dogadaliśmy się ze światem motocykli i z motocyklem, że zrobią nam test, ze świętej pamięci redaktorem naczelnym, poznałem się na targach Poznania, gdzie wystawialiśmy te motocykle.
no to uznaliśmy, że na test musi to jakoś wyglądać. Kupiliśmy właśnie w tym sklepie na Bogusławskiego błotnik z jakiegoś enduro japońskiego i go pomalowaliśmy na żółto. Yellow Bahama, jak to Adam mówił, bo pewnie wszyscy oglądali już film z Adamem i Yellow Bahama nie tylko wtedy był modny, ale i później. Pozdrawiam również Adama. O, no właśnie, Adam ma tam taką bogatą bibliotekę tych filmów, może kiedyś się uda coś przegrać od niego. To co mówiłem, totalna improwizacja, po prostu radosna twórczość, każdy sobie robił co chciał. Miało to swoje bardzo zalety. Były tam jakieś koncerty? Tak, tak. Kapela, tam była ta scena... znane. Były zbyt znane te zespoły, chyba do dzisiaj nie są zbyt znane. Pada, chyba nie był główny ten... No? Nie, to nie był główny cel. Przecież w ogóle fajna lokalizacja na Zlot była. Z tej polany był piękny widok. Fajnie widać było panoramę gór. I Szklarska w ogóle fajna, nie? No, ta parada przy Szklarską była fajnie zorganizowana pod wyciąg. I właściwie całą tą imprezę ogarniał jeden człowiek. To trochę tak jak ty Weber ogarniasz, chociaż u ciebie zespół większy. Jacek tam się dwoił i troił. Całość była oczywiście... No tak, była tracyskopska. Bo ostatnio zdobył mistrzostwo syna kobieta wejdzie na środeczek. Andrzej Jaworski nad nami! Ja powiem ci, że po tym wczorajszym z Adamem, on robił to zdjęcie, bo też sokół taki z tą niby sprzedawał wzadki, czy od cholera wie czego. I znalazł się właściciel tego. Wiemy, kto jeździł tym motocyklem, kto go ma teraz. Ale już przód chyba... Nie, wrócił do oryginału. Ale fajna ta, nie? Że jednak dużo ludzi ogląda te filmy. Ja tam widziałem zdjęcia Adama na Big Mamie, jeszcze z którą zawsze mi się Adam będzie kojarzył z tym Big Mamie, jak go poznałem. Pamiętam w Rokerze, takiej starej knajpie naszej wrocławskiej, motocyklowej. Ja spotkałem Adama pierwszy raz przed Sparkoczem. Takim już siwym, czerwona kurtka skórzana. No, robiło to wrażenie i Big Mama, która była kozackim motocyklem. Tam było zdjęcie ze Zlotu z Goliny, który byłem pierwszy raz w swoim kraju. Tak, to my byliśmy razem. Tak, ja jeszcze byłem. Bo myśmy się zaczęli gdzieś tak coś podobnie, nie? No jakoś tak się poznaliśmy, już się znamy już 20 lat, tak, 20 kilka. 23. Ty, jakie? A nie 30, nie, 20 parę lat. No, ja już chciałem powiedzieć, że 30. 40, ale tak jak miałem roczą. Chodziłem po przychodni, tam mama chyba tego szczepiła i tak się poznaliśmy. Czy co, jak na zloty z tamtych lat, to ten zlot był całkiem nieźle zorganizowany, bo na przykład były ławki, na których można było usiąść, to, co wcale normą nie było. Ja właśnie pamiętam, że ta Szklarska to był taki no, kultowy zlot, nie? I z takich z okolic Wrocławia, to Kotoszyn oczywiście. O, patrzcie. Poznajecie tego kolegę? No to może zrobimy konkurs, kto to jest, co? Znany zawodnik. Do dzisiaj się zajmuje motocyklami w środowisku. Jest znany. Powiem ci później na ucho. Z Dolnego Śląska. Tak, bardzo... Nie jest to taki... Od razu pierwsza podpowiedź, nie jest to Tegwila. Co? Zrób konkurs, kto to jest. No, ci później na ucho. Może ktoś rozpozna właśnie, no tak. jest dużo szans, że w ogóle dużo ludzi się pewnie napisze. Tak. On robi bardzo fajny motocykl, zresztą nie widziałem go z dawno, ale... A to myślałem, że to Jacek w ogóle formański z tyłu. Z tyłu? Nie, chyba nie. Nie wiem, czy Jacek na tym zlocie był, chyba nie. Później Dylak przyjechał w świętej pamięci. O, tu też dobra. Jonak Czopek. Typowa twórczość tamtych lat. Ty, no to jest Szymka Juna, przecież to czy jest... To szadnie, to jest... Nie. Tak? To koleżanka, która wtedy była przyjaciółką Szymona. Ale cię podpierdzieliłem, Szymek, co? No dobra, przez 4 lat po ślubie nie wyczuliście, że ona z... Przyjaciółkę też pozdrawiamy, chociaż pewnie z motocyklistami nie chcę mieć nic wspólnego teraz. Kiwać, to też Yellow Bahama. Tak, Yellow Bahama. I się otrzymało Yellow Bahama. L, F, L.
Cześć. Cześć. Z kosza. O, ile ludzi teraz tam jest? Sporo ludzi. Atrakcja. To jest z parady, to jest teren koło wyciągu. O, Szymek, taki filmowiec, nie wiedziałem, że... Agnieszka! No i o... Ile musisz wpaść tutaj i pokazać te wszystkie kasety, które miałeś jeszcze na maśnicach kręcone, wiesz, tam w siebie w warsztacie, pamiętasz? Patrz, jaki tu junak jeszcze, czego zobacz. Też Yellow Bahama, widziałeś? No, no, faktycznie, tak rzeczy, no. Ten kolor. Tego Harley'a kojarzę. Teraz pewnie była ta atrakcja. Rybki ma z tego. Z Niemiec przyjechał. To jest lot naprawdę międzynarodowy. LCM. O, tutaj jest też Zaporożec. Wczesny żonka. Szymon ma inne kasety. Tutaj jest dużo tych, dużo momentów. A tu Wojtek. Dobra, to Basia. Nie, to nie Wojtek. Przepraszam, to jest ten kolega, o którym mówiłem. Ten kolega, o którym mówiłem. To czy to nie jest drugi raz, mówię ci to samo? Nie, raczej nie. Może byłem w gościu montażowym. To było robione z ręki na zasadzie start-stop. No tak, ale ja też mówię, że kojarzycie, jak to? Fajnie, patrzcie, to jest 97 rok i jaki motocykl. O kurde! Brawa się pali! Dobra jest! Widzicie się na nowy motorstar! No wiem, że było mieć tylko coś tam, bo ty spaliłeś. Nie, nie kojarzę. To jest kolejny raz, który był. Aha, to jakby tam. Aga, to jest. Więc tu była podpowiedź i już Marcin w konkursie nie startuje. Tak patrzę, czy jakoś, ale to ja chyba tam... Ja jeździłem od 99 na zloty. Jeszcze 2 lata. Już mogli niektórzy nie... Wiecie, co jest najlepsze? Ja do niedawna miałem koszulkę z tego zlotu. Moja aktualna małżonka kazała mi ją wyrzucić, bo miałem takie dziury pod pachami. No, patrz, wyrzuć to. Nie, kocham tą koszulkę. Ale ona, jak to możliwe, że ją tak długo masz? Bo to jest, jaka to jest data? 97? A mamy, jeżeli będziesz oglądać po chwili ten film, 2023 rok. I w zeszłym roku mi tą koszulkę wyrzuciła. Rzeczywiście była trochę sfatygowana, ale... Tutaj, do ramki, nie? Kurde, nie pomyślałem, nie? Są takie, tak robią stare koszulki, nie? Harlejowskie widziałem. No to, żeby tak całkiem na niczym nie skończyć, to ja tą koszulką wyczyściłem czarnego lodki. Może jeszcze nie wiem, co wyczyściłem, niestety. A ty rzut silnikiem, tak? Rzut silnikiem. Trochę niebezpieczne wszystko. Czynności, z czego nie wiem, coś wypadnie, albo na głowę. Czy w ogóle to cud, że tam nikt nie... O, ten nie padł. Tak, ten niestety został wykluczony. Nie wiem dlaczego wykluczony został. Chyba jest zaraz wykluczony. Tu Leszki jeszcze, tak, dajcie spokój, Leszki słabe. Nie o, Maciej, mówię, kurczę. Przełożyli tak? Maciej, ja kuzyna, dużo lat nie widziałem też. Tak, to jest lepsze ujęcie, bo brzuchów nie widać, wiesz? O. I tradycyjne nagrody zlotowe. Piwo, no za wszystko piwo. Mnie pamiętam też było coś, cokolwiek to piwo i wtedy każdy się cieszy, nie? Podwójna wygrana. Każdy ma trzy próby. I 60 osób. I każdy 3 próby. I teraz będziemy 4 godziny oglądać, jak rzucają silniki.
Ciekawe, co z tym silnikiem się stało. Nas teraz już nie ma, widzisz, stary silnik. Ale zbiegowisko. Ale to, wiecie co, mam taką uwagę, bo na imprezach muza napierdziela non-stop. Może robić takie chwile ciszy, zobacz. Czasem nie ma nawet jak pogadać, a tutaj jest cisza, ludzie mogą sobie swobodnie pogadać, nie przekrzykiwać się. Może zrobisz godzinę ciszy taką może to fajnie dla osób, jest, no, które potrzebują spokoju, szczególnie rano. No, ogar. Co tutaj? No, to był mistrzowski rzut, tak. Dziwne, bo coś tam przerzucił. To będzie Zaporożec? Tak, no. Zaporożec. Kiedyś było tych Zaporożców dużo. Dużo, tak, bo był kłopot z tym, żeby Volkswagena pozyskać. Zresztą fajnie wyglądał, bo mi się silnik Zaporożca bardziej podoba. Natomiast... No. Szkoda, że taka jakość, no ale jest tak. Dobrze, że w ogóle cokolwiek jest, nie? Ja byłem zdziwiony, że udało się odtworzyć to. No patrz, to nie mu się pała. No, tak mi się wydaje, że się pała. Marek, proszę potwierdzić, czy to ty byłeś, czy nie. Poznałem. O, to ja. Widzisz, że tą kamizelkę mam do dzisiaj, dalej w niej jeżdżę. Mam tutaj niestety, nie mam tej kurtki już. No tą kurtkę podarowałem komuś, ale mam tą odznakę, która tam była. Stara odznaka, niedawno też do tego, co ale młody chłopak, no. Nie zmieniłem się trochę, nie? To jest taki sam zupełnie, nie? Tylko wody strasznie zatrzymują mój organizm. O, to Szymek jaśnie, kurczę. I to jest kobra właśnie. Może to ja. A tu zawodnik, patrzcie, nie? Też chyba wygrał parę piw na pewno wcześniej. Historia kobry, widzimy. Spoko. Jak kogoś zainteresuje, to może mu Mariusza pociągnąć. No. Może zrobimy live jakieś. No, może historia kobry. O tej kobrze program, to by była ciekawa historia, jak te motocykle dotarły do Polski. Ale mega ciekawa była też historia, jak trafiły pierwsze chińskie motocykle do Polski, czyli Jinchengi. Jak się poznaliśmy z Chińczykami i jak pierwsze motocykle, które się u nas pojawiły, te, które poszły do badań, znalazły się we Wrocławiu w Mireksie. I Mirek został pierwszym dystrybutorem tych chińskich motocykli. Bo koncepcja była taka, żeby to były tanie motocykle. Natomiast no, rosyjskie niezbyt niestety technicznie były zaawansowane. Psuły się jak cholera te kobry. Ciekawe, czy ktoś jeszcze ma sprawę. Tak, z tego Dniepra szybkiego. Wiecie, jak zapierniczał ten Dniepr? Hamował gorzej zdecydowanie. Ja tą historię o tych kobrach słyszałem, więc mega ciekawa, ale tu czekaj, patrzmy tutaj i zobaczycie, to jest scena z naczepy. Pamiętam, wczoraj robiliśmy w 2004 roku w Wołowie zlot, to też taką naczepę, nie mieliśmy. No i we Wrocławiu na grobie, jak robiliśmy. Tak, to też było. Nawet spaliśmy na tej naczepie. Mieliśmy karę. Dostaliśmy karnego kutasa i na przyczepę won pilnować perkusji. Pozdrawiamy Jacka. No, to były czasy. O, tutaj dziewczyny. Tu niestety mocno musiałem ocenzurować, bo były dużo na gości było tak do tak. I tak full. Teraz konkurs numer 2. Która zawodniczka nie była profesjonalistką z tej trójki? Jedna nie była. To mów to od razu tutaj. Nie powiem, ale jak już ktoś najlepiej rusza. Tak. No i widzisz, że to była uczestniczka z lotu. Tak, przyjechała. Razem z kolegami wygrała dla nich kratę browarów i jakąś flaszkę chyba, już nie pamiętam. To ja pamiętam jak oszusta dzewczyna, ale to właśnie w 2001 pamiętam, że była akcja, że niby dziewczyny nie dojechały, coś tam, potrzebujemy dziewczynę i był kapelusz, właśnie dziewczyny ze zlotu był kapelusz i dostały kasę, pamiętam, właśnie oszusta laska wygrała, całą kasę żeśmy przyjechali. Bardzo zadowolona była. Kwiatek też miał taką koleżankę, która przychodziła do Easy Ridera, tego pierwszego Czarnodzielińskiego. No. Całkiem była utalentowana. Choć rubensowskich kształtów. No i patrzcie, nie? Tam najlepiej dawała radę. Ale majty, ciekawe, czy tam jeszcze napis Made in the DDR. No i... Czekaj, bo tu ludzie już się podnierali. Muzyka. Poszły emocje, tak. I to patrz, jeszcze jasno było, to nie to, że ciemno. Nie,
jakoś ciemno było, to tam już mało kto też kontaktował. I to już... Patrzcie, jaki aplauz. Naprawdę. To są te emocje, bo ja trochę takich konkursów na Miss Mokrego prowadziłem na zlotach w swojej karierze. Wiem, jak to jest, jak dziewczyny się tam nakręcą. I faceci też zresztą. Znam ten materiał, więc jest bardzo mocno ocenzurowany. Bardzo mocno ocenzurowany. No, to czy jest tak naprawdę? Nie, zaraz YouTube by mi ten zablokował konto. Może jakiś materiał premium trzeba zrobić. Patrz. Miziu. Tak. A nie, no to smarem ją ten chrzest. Elegancko, kulturalnie, czyli niezbyt to wulgarne. Wulgarne części zakryw wykasowałem. Tak. Zrobić ten, można by jakoś dla dorosłych wersję, ale to nie, to chyba nie ten serwis. Pay per view. To musiałem, tego nie wykasowałem. No, cieszcie się, pewnie to zostanie wykasowane. No, bo to będę musiał za... Ja tego nie obrobiłem. Widziałeś takie rzeczy? Widziałem. Szymek miał dobre oko zawsze, nie? Żeby... Zawsze kamera Szymka się znajdowała blisko sceny w takich momentach. Nawet to zdjęcie mi wysłałeś, że ja gdzieś tam zaglądam. Tak, tak, nie tak. Bardzo byłeś tak zainteresowany. To było z Goliny. To był drugi zlot w 2002 roku, też był w Golinie. Ośrodek Szkolenia Kadr Więzienniczych to był, nie wiem, czy pamiętasz. Masz tam więcej tych? Jest film z tego zlotu, ale nie mam tego filmu. Szymek ma ten film, ponieważ Szymek go robił. Film trwa jakieś 45 minut, z czego 25 minut striptease, 20 minut resztę złotych. 10 minut na paradę, 10 minut na całą resztę i striptease 25 minut. Zresztą tam striptease był dość bogaty, tak powiem, artystycznie. No i tutaj Marcin niestety ocenzurował przed chwilą materiał. Mogliście zobaczyć, jak wyglądały naturalne cycki w tamtych czasach. No, to muszę ten film dla wspierających zrobię tylko do 18 lat. Mm. Z momentami. Cenzura jest wszędzie. Wolne media. No to zaraz będą faceci, też będą musiał cenzurować. Może ktoś się rozpozna, może ktoś napisze. Na łebę zapraszam, a na łebie już nie robimy takich ekscesów. Jeśli ktoś potwierdzi, że był artystą, wykonawcą, a widzicie tutaj koleżanka. Zrobimy promocję ten, zrobimy promocję na bilety do łeby. Szymka czeka piwka, to jest motywacja, nie? To jest motywacja i oczywiście wyszedł ten zawodnik, który wszędzie wyskakuje. Dzisiaj już kilka razy. O. Co ciekawe, kolega w tej koszulce niebieskiej został wykluczony z rzutu silnikiem, a tutaj, proszę bardzo, okazało się, że może brać udział. Tak, niesprawiedliwie. Wypija sobie. Przygotować. Wtedy to chyba nie każdy wiedział jeszcze, że może być ten sfilmowany, nie? Nie, chociaż nie, wtedy już były to jakieś. Ja jeździłem na zloty, pamiętam z tym, z Zenitem. Tak, ja również z Zenitem. Ja miałem tam później właśnie angaż w tym w motocykliście. Miałem super fuchę, bo jeździłem po zlotach i robiłem zdjęcia i miałem relacje krótkie tam robić ze zlotu. Miałeś legitymację prasową? Tak, miałem legitymację prasową. I było super, bo jechałem za free na zlot, później się nawaliłem, bo jeszcze każdy organizator chciał tam zabiec, żebym dobrze napisał. A wiadomo, jak spowodować, żeby atmosfera była cieplejsza. Więc tu może Marcinie flaszeczka, piweczko. No, ale zwróćcie uwagę, że nie ma tu chłopaków po sterydach, nie? Ty, ale nie ma w ogóle z brzuchami, wszyscy ten. No, ale z takimi dużymi? No, nie ma rzeczywiście. Może na Dzień Kobiet ten materiał zostawię. Może, ale patrzcie, zwróćcie uwagę, jaka była moda męska, jeśli chodzi o bieliznę. No. Tradycyjne szpongi. Uwaga, będzie Easy Rider. Nie, to jest Steppenwolf.
Nie, to będzie wycięte na 100%. To będzie wycięte. A nie możesz tego jakoś wyblurować? Czy coś takiego, zrobię, nie? No coś zrobię, no, nie, bo to jest ten występ. Brawo za odwagę. Tak. Poszedł pierwszy od razu, nie czaił się. A, i koniec. I koniec filmu. Koniec filmu chyba więcej. Kurczę. Zerwała się taśma. Nie, po prostu się skończyła taśma. Szkoda, szkoda. No, szkoda. Czy tak, poziom był bardzo wyrównany. Jak widać, wielu uczestników. Trwało to długo. Część publiczności się znudziła. I ja wówczas pamiętam, że poszedłem z siepałą szukać alkoholu. I znaleźliśmy. Aha, czyli już też pewnie kamera była wyłączona. Tak, i tak już wieczornych nasza, występów. Tak się zaczęła nasza wielka przyjaźń. Wieloletnia. Tak, cud, że żyjemy. Wtedy to się poznawało faktycznie dużo ludzi. Tak, i pamiętam, że Dylak przyjechał na zlot, pokręcił się, ale nie przyjechał motocyklem, przyjechał taką podróbką Jeepa, to Asia Rocksta się chyba nazywało to auto, aha, które wyglądało trochę jak Wrangler. Tam pokręcił się, pokręcił i pojechał. Rok później pojechałem na ten zlot jeszcze raz, już miałem jakiś japoński motocykl, wtedy miałem takie Suzuki żółte. Wiecie, kolejny Yellow Bahama, kurczę. I pamiętam, że tak strasznie zmarzłem, bo jakoś było w tych górach wyjątkowo zimno, a wówczas jakoś na trzeźwo spędzałem ten zlot, że spałem, ubrałem się we wszystko łącznie z tym kombinezonem przeciwdeszczowym, rękawicami i kaskiem i tak w namiocie zaległem. Zimno było jak diabli, jednak góry to góry. I już wówczas były toalety, bo mówiliśmy to wcześniej o tych WC-tach, nie? Tak, tak, tak. Sprytny sposób, jak uniknąć tej toi. Nie wiem, czy w ogóle wtedy tej toje jeszcze były. No ja pamiętam, że u Dylaka też było jakieś, pojechaliśmy na imprezę, też były strzałki tam, toaleta, 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 na końcu był rów. No, tak się załatwiało sprawę, tak. Ale gdzieś w okolicy bramy była taka rynna, z której można było wody tam zaczerpnąć odrobinę. Nikt się nie przejmował takim pierdołami. Tak, żeby jakiś prysznic. A teraz jak w Łebie nie ma chwilę ciepłej wody, to jest afera na Facebooku. Skandal, więcej do Łeby nie przyjadę, bo nie było ciepłej wody pod prysznic. Widziałem pająka, tak. I skończył się papier, a papier toaletowy drapał mi pupcie. Skandal! No tak to jest, czasy się zmieniają. Skandal, tak. Za no dobra, naszych to... czasów to powiem tak, żeby moje dziecko się cieszyło. Za moich czasów to było. Teraz już tak nie ma. Chyba każdy ten, każde błędne pokolenie, tak, nie? Każdy musi coś tam. Ale co później, że my też uczestniczyliśmy w tej takiej kulturze klubowej, że tak powiem. Na tych zlotach, jak, no nie widać tego na tym filmie i nie widać tego terenu, który jest bardzo fajny, ale nie było takich ekip, które się taśmowały, tak, jakiś podział, tu klubowy sektor, tu sektor inny. Tam wtedy raczkowały w kluby chyba. Raczkowały, no tam no, widać było, Jacek był w jakichś barwach sidecar, tak, ale generalnie nie było niczego takiego, każdy się rozbijał, gdzie mu pasowało, raczej na zasadzie kto przyjechał z kim. I później naprawdę była fantastyczna atmosfera. Zresztą tak, wydaje mi się, że teraz tak w Łebie jest dalej i to jest kontynuacja tego typu zlotów, które były wówczas. A no wiadomo, że troszkę inaczej, no są to i toje na przykład, tak? I nawet prysznice. Przecież nie korzystałem z prysznica, nie, więc nie wiem, ale widziałem prysznice. Więc no, troszkę się zmieniło, natomiast klimat podobny i tego klimatu trochę mi brakowało przez ileś tam lat. Później pamiętam te nasze wyjazdy z klubem, no to różnie to było, tak? No. No, były oczywiście fajne klimaty, były wyjazdy. Już nie było takiej fajne wolności, nie? Nie było tego, no, takiego fanu, tak, że właśnie zjazda, jedziesz sobie gdzieś motocyklem, robisz co chcesz, rób ta co chceta. Tak, tak, rób ta co chceta. Wiadomo, że wiązało się to również z działaniami ryzykownymi co najmniej, ale no, pewnie ten klimat był taki przyjaźniejszy, radośniejszy, no, i... Dużo jakiejś właśnie znajomości, nie? Jakoś się wtedy tak to nawiązywało. Łatwiej zdecydowanie było jakby te znajomości nawiązać z ludźmi z całego kraju i rzeczywiście to były takie przyjaźnie, które trwają latami do dzisiaj. Nie wiem... Nasza trwa. Tak, nasza chociażby. Chociaż my nie poznaliśmy się na zlocie. No, poznaliśmy się w knajpie. Tak. Chociaż wydaje mi się, że
nie wiem, czy wam też się tak wydaje i tobie, że mniej ludzi młodych jeździ, jakoś tak widzę coraz jeżdżą, więcej tylko, że oni na zloty takie brodatych, chyba tak, teraz chyba ten klimat wyprawowy, zloty, no. Wyprawowy jest popularny, a tutaj widzę zawodników tych samych od lat. Już wszyscy posiwieli, tak, kiedy tutaj siwe włosy. Dobrze, że kamera nie stoi z góry, bo widać było, że jestem z tyłu łysy, nie? W tamtym filmie jeszcze takie piękne, broda czarna. Jest dużo starszy, bo ja robię darmowe bilety dla weteranów. Aj, wiadomo, na końcu teraz hajs wszyscy, chodzi. Tak, za darmo teraz, to nie. Jadę do Marcina. Za darmo to uczciwa cena, tak, tak, to uczciwa cena. Łeba jest w zarąbistym miejscu, bo tak naprawdę z Łeby można sobie małe wakacje zrobić. No. Więc ten zlot w szklaski. Kurczę, żałuję teraz tej koszulki, cholera jasna. No, teraz byś mi ją pokazali. Mógłbyś teraz ubrać się w tą koszulkę i pokazać. To ja, tyle czekała, nie? No, nie, w niej chodziłem, wyjątkowo wytrzymała. Ciekawe, skąd była ta koszulka? No chyba nie z kim, nie? Jakoś tam... Nie wiem, ja jeszcze też miałem jakieś skrotoszyna stare, ale też poszły właśnie. Ale słuchaj, ja mam twoje koszulki jeszcze z tych pierwszych zlotów, które robiłeś. Tak? To oczywiście mam je do dzisiaj. No nie mam na sobie teraz akurat, ale do dzisiaj mam i noszę te koszulki takie, które jeszcze były robione bez logo z tyłu. Aha, tak, i tak tylko przód. Były, tak, przód i to czarno-biały. Więc też solidne były. Wiesz, no, jakieś nie było innych kolorów, no i najtańszy ten był biało-czarny, tak. Jedyny słuszny. Jedyny słuszny nadruk i czachy, tak, no. Tam srebrna góra te sprawy. Tak. Dobra, słuchajcie, nie nudzimy już tutaj wam. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jak się podobało i chcecie więcej, to tutaj klikać subskrypcję, klikać łapę. Zostawcie jakiś komentarz, napiszcie, może kogoś tam znacie, znaliście, macie jakieś historie, chętnie usłyszymy. Jeszcze Mariusza kiedyś na pewno zaproszę, bo on tutaj ma, jest też skarbnicą wiedzy, przez lata tutaj różne rzeczy z motocyklowych klimatach działał, właśnie czy to sprowadzenie pierwszych jakichś motocykli Cobra, czy w ogóle chińskich, czy różnych innych. Czy też, bo tam Dniepra też byliście, nie? Tak, chcieliśmy sprowadzać Dniepr, no ale to się nie udało. Były problemy z jakością. No, no tak. I później serwis. Ten, którym jeździłem, to po prostu rozebraliśmy go do śrubki pierwszej, poskładaliśmy na nowo i ja dałem radę nim jeździć, ale tak, aha. Ten drugi popsuł się po jakichś 400 kilometrach. No, no to widzisz. Więc może jeszcze coś tutaj będzie na pewno. Z Mariuszem teraz właśnie chcemy działać dużo wspólnie. Taki był właśnie plan też tutaj, jak oglądacie mój kanał i widzicie jakieś różne Harleje, które się przewijają, to no właśnie z Mariuszem mamy takie założenie, że troszkę przyjemności jeżdżenia i coś tam czasami sprzedamy może, nie? Nie, to więcej ma być przyjemności z jeżdżenia, bo to chodzi o to, żeby był fan przede wszystkim. Ale żeby było takie uzasadnienie tego fanu, że my to robimy jednak po to, żeby sprzedać, żeby na tym zarobić, żeby z tego żyć, prawda? No nie żyjemy z tego i nie zarabiamy na tym. Nie. Ale możemy powiedzieć, że to jest praca, tak? I od razu się to robi jakoś inaczej, nie? Tak przyjemnie. Inwestycja, nie? Dlatego ta inwestycja, ale tak żoną mówimy, że Kamila tak. Pozdrawiam, że to jest praca nasza, tak, nie? Ja też tak mówię, tak woli dzisiaj też tak cały mówisz? Dzień, tak, oczywiście, cały dzień dzisiaj jestem w ciężkiej pracy, wytoczyłem dwa motocykle, spociłem się, kręgosłup mnie boli. Słuchajcie, nie? Ale może jakieś samochody stare, co? Mi się Corvetta marzyła zawsze. Corvetta, Ford Adama się muszę spytać też Corvetta. Ciekawe, tam, no, nie? Pogadać. No. O, może zaprosimy, wiesz co? Może zrobimy z taką fajną, zabytkową Corvettką program, bo wczoraj mój kolega Maciek mówił, że odpalił Corvettę, którą robił z 2 czy 3 lata. O, widzisz, i jeździł to dawaj ją tutaj. To... No. Maciek, myślę, że mi pożyczysz tą Corvettę. On nie ogląda w ogóle, ale powiem, żeby obejrzał, to zobaczy swoją Corvettę. Zawsze chciałem Corvettą pożyczyć. Tak, także będzie się wiele działo. Pamiętajcie jeszcze raz tutaj i zapraszam na blok reklamowy. A, i jak ktoś rozpozna tego kolegę, o którego pytałem, to proszę w komentarzach. Tak, napisz. Będzie jakaś nagroda na pewno. A? Pocieszenie. Marcin nie bierze udziału, bo już wie. Na razie, cześć. Na koniec, słuchajcie, pozwolę sobie na reklamę mojego przecudnego, przeuroczego sklepiku motozloty.com. Jeżeli szukasz pomysłu na prezent, na podarek dla siebie, dla bliskiego, dla faceta, dla męża, dla chłopaka, dla dziadka, wujka, babci, stryjka, to idealnie trafiłeś. Wejdź na stronę motozloty.com. I tam znajdziesz miliony pomysłów na prezenty, naszywki, wpinki, szyldy, blachy. No mamy tam tego całą masę. W opisie masz kod rabatowy, od 100 zł wysyłka bezpłatna. Miło mi będzie, jak trafisz do mnie. Hej! Serdecznie zapraszam wszystkich na 13. Festiwal Motocyklowy Bike Week Łeba. Największa impreza motocyklowa w Polsce. W tym roku na scenie zobaczycie takie kapele jak
Nocny Kochanek, Proletariat, Turbo, Chłopcy z Placu Broni, Romantycy Lekkich Obyczajów, Zenek Kupatasa, a także na scenie country Gładek Brothers Band. Całą imprezę poprowadzi Krzysiu Skiba, a imprezę nagłaśnia Antyradio. Mam nadzieję, że widzimy się wszyscy w łebie letniej motocyklowej stolicy Polski. Cześć! I jeszcze któregoś mi wysłałeś? Biały, niebieski, niebiesko-srebrny, czarny, matowy. Te trzy. Aha, czyli ten fatboy. Te dwa dzisiaj opiszę. No i Road King niestety w wyniku mojej brawurowej jazdy ma pogięty błotnik. Tak, w Road Kingu mamy przedni błotnik. Nowiuteńkiego Volkswagena Tiguana. I Tiguan ma skasowany zderzak i lampę, a ja miałem tylko porysowany błot, więc porządna blacha. No, odpalamy, to sobie początek wytniemy, przetniemy. Odpalamy, jeszcze wam tylko pokażę szybko tą kasetę. Dla ludzi, którzy nie kojarzą, to kiedyś taki, na takich rzeczach się oglądało filmy. No, dobra. I lecimy. Jak się oddawało do wypożyczalni, nie przewinęło filmu, to była kara. To tak? Nieprzewinięcie kasety, tak. To ja nie pamiętam tego. Tak. Była taka wypożyczalnia, zresztą w tym miejscu teraz jest sklep motocyklowy na Legnickiej. I jak nie przewinąłeś kasety, to dostawałeś na początku uwagę, nie? A za drugą...